Cześć. Chciałem tak zasugerować coś, może się wyda to dziwne. Natomiast posłuchajcie, mam jakiś tam Stratocastera, Mexican Stratek, bo jest, to nie ma znaczenia. Ale chodzi o to, że wiadomo, że każda gitara ma możliwość po prostu posiadania różnych tak przetworników. Ja te przetworniki często zmieniałem, aż w końcu doszedłem do wniosku, że w takiej gitarze właściwie najlepszy do tego jest właśnie gitara typu Stratocaster, która ma taki pickguard i że można kupić te pickguardy w różnych konfiguracjach. Stwierdziłem, że po prostu kupię sobie dwa po prostu z różnymi konfiguracjami i po prostu założę tutaj różne konfiguracje tych przetworników i będę miał, jak mi się znudzi po prostu granie w ciągu pół roku, czy przy następnej zmianie strun granie na single coils, to sobie zmienię na coś innego. I tak, dlatego tutaj zrobiłem sobie jeden pickguard z aktywnymi przetwornikami. Jeszcze jeden pickguard jest po prostu z takim Puff Pro w puszkach zamkniętych. I po prostu to taka taki mój pomysł po prostu na to, żeby po prostu mieć jedną gitarę i kilka brzmień, jak czasami trzeba zmienić. I ja po prostu, no szczerze mówiąc, to, że nie, bo myślałem o tym, żeby po prostu kupić sobie jeszcze następne dwie gitary i powiesić, żeby one po prostu wisiały na ścianie, ale po prostu ja już nie mam miejsca w domu na następne gitary, więc stwierdziłem, że lepszym pomysłem będzie zakupienie takich pickguardów, które są bardzo tanie. Wstawiacie efekty, wrzucacie, znaczy efekty, wrzucacie te takie, czy humbuckery, czy single coilsy, takie jakie potrzebujecie, no i sobie, no i macie, zamieniamy. Ja nie będę pokazywał, jak to gra, tylko po prostu chciałem pokazać, że taki pomysł istnieje i możliwe, że ktoś z Was tam skorzysta. Dobra, dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się, cześć.